Cześć, witam Was. Dzisiaj będziemy testować kamerę IMILAB EC4 wraz ze specjalnym hubem, który będzie nam obsługiwał tą kamerę, oraz dodatkowo mamy do niego jeszcze panel słoneczny, czyli ten panel fotowoltaiczny, który będzie zasilał ową kamerkę. Więc zapraszam do odcinka, to będzie nawet, bym powiedział, ciekawe. Tak wygląda oto kamera, wygląda trochę jak taka piguła śmieszna. Tak jest w zasadzie u góry, więc mamy pewien punkt montażowy, który jest regulowany, więc jak najbardziej można później fajnie sobie ją samemu wyregulować. Zaraz będzie więcej o specyfikacji. Tutaj mamy bramkę, która będzie nam tutaj obsługiwać to wszystko. O tym też za chwilę będzie więcej. I panel słoneczny, panel fotowoltaiczny, który będzie nam ładował baterię, bo ta kamera jest na baterię, co jest bardzo ciekawe, ponieważ nie musimy jej montować tak naprawdę przy źródle zasilania. Przejdźmy do odcinka. Niestety z powodu domu w stanie budowy nie zamontowałem jej jeszcze na stałe, gdyż dojdą tynki i sam dalej się zastanawiam, gdzie ją ustawić, ale na potrzeby filmu mamy kilka ujęć, które będą imitowały jej punkt montażowy. Najważniejsze to specyfikacja oraz co ten zestaw nam oferuje. Zacznijmy od tego, że sama kamera posiada rozdzielczość 2560x1440. Obiektyw ma przysłonę f1.6, co oznacza, że wpada nam naprawdę dużo światła na sensor. Ale niestety jego rozmiar to tylko 1 trzecia cala, czyli tyle co w przeciętnym smartfonie. Pole widzenia to 150 stopni, całkiem sporo, bo gdy wyłączymy opcję korekcji rybiego oka, widzimy naprawdę sporo dookoła kamery. Nowością jest kolorowa noktowizja, która polega na tym, że przysłona jest otwarta maksymalnie i podbicie ISO jest chyba maksymalne ISO. Gdy mamy odrobinę światła, to widzimy noc w kolorach. Dodatkowo, jeżeli nam to nie przeszkadza, możemy załączyć i regulować wbudowane oświetlenie LED. Niestety, kiedy jest już bardzo ciemno, to musimy włączyć tryb czarno-biały, czyli podczerwień, aby widzieć szczegóły. A to sprawdza się naprawdę dobrze. Zrobiłem kilka testów w nocy, jestem zadowolony z obu trybów, jednak kolorowa noktowizja nada się tylko do niektórych miejsc lub pomieszczeń. Ciekawą opcją jest zbudowana bateria litowo-jonowa o pojemności 5200 mAh oraz możliwością ładowania jej 2 amperami przez port micro USB. Czyli tak naprawdę możemy ją zamontować w naprawdę nietypowym miejscu, aby była słabo widoczna lub gdy nie mamy tam instalacji elektrycznej. Logicznie myśląc, posiadając panel fotowoltaiczny, możemy ją zamontować na zewnątrz, no bo jest oczywiście odporna na warunki atmosferyczne w standardzie IP66, a kabel z panelu jest na tyle długi, że możemy ją zamontować nieco dalej niż sam panel. Panel fotowoltaiczny posiada moc 3,5 W, czyli przy 5 V będziemy ładować urządzenie mocą około 500 mA, co oznacza, że damy radę naładować kamerę całkowicie podczas słonecznego dnia. Przetestowałem sam panel na innych urządzeniach, ale nowych smartfonów nie chcę ładować. Prawdopodobnie za mała moc. Ale stary tablet, telefon, słuchawki dały radę. W zestawie otrzymujemy elementy montażowe do kamery oraz panelu, czyli taśmę dwustronną lub mocowanie ze śrubkami i koszulkami. Kamera EC4 posiada sporo funkcji, które możemy wykorzystać poprzez aplikację IMILAB. Większość kamer tego typu posiada funkcję domofonu, czyli dwukierunkowego dźwięku. Możemy słuchać i mówić. Mamy czujniki ruchu, możliwość nagrywania po wykryciu ruchu. Możemy ustawić czułość nagrywania oraz skonfigurować strefy, w których będziemy chcieli wyzwolić nagrywanie oraz strefy, których nie chcemy obserwować. Możemy też ustawić alarm, czyli po wykryciu ruchu nastąpi uruchomienie syreny oraz LEDów, jak i nagranie, co się dzieje. Warto zaznaczyć, że kamera łączy się z bramką lub Wi-Fi za pomocą połączenia 2,4 GHz, a 5 GHz nie jest obsługiwane. Przejdźmy teraz do bramki, którą możemy kupić w zestawie lub osobno. Generalnie to sam się zastanawiałem, do czego to urządzenie służy. Inne kamery nie posiadają takiego czegoś, ale szybko się dowiedziałem, że tą skrzynką konfigurujemy kamerę z połączeniem internetowym oraz tam montujemy kartę pamięci. Sceptycznie podchodziłem do drugiego urządzenia, ale po kilku dniach korzystania zdałem sobie sprawę, że takie rozwiązanie ma sporo plusów. To znaczy, wyobraźmy sobie, że ktoś nam kradnie kamerę. Gdy nie mamy wykupionego dysku w chmurze i karta SD jest w kamerze, a nie w bramce, to nie mamy praktycznie żadnego dowodu, co się stało. Dodatkowo, jeżeli kamera ma alarm i wyje przed domem, możemy jej nie słyszeć, a w przypadku alarmu bramka również emituje ten dźwięk, ale nieco ciszej. Więc pomimo dodatkowych kosztów może się okazać, że to urządzenie pomoże nam bardziej niż kamery, które mają wszystko zintegrowane. Jeżeli będziemy chcieli dodać inne kamery, to już nie musimy dokupować kolejnej bramki, jedna powinna wystarczyć do konfiguracji oraz zapisu na karcie SD do 64 GB. Jeśli chodzi o konfigurację urządzenia, to nie jest to takie trudne. Jeżeli mamy podstawowe pojęcie, jak korzystać ze smartfonu oraz umiemy czytać instrukcje obsługi, to poradzimy sobie przy jednej kawce. Aplikacja działa poprawnie, nie zawiesza się, mamy dostęp do nagrań z karty pamięci, możemy sobie ustawić alerty oraz rozmawiać z osobą przed kamerą. Jakość nagrań jest całkiem dobra.
Podnoszenie rozdzielczości na pewno pomoże nam zidentyfikować osobę, a podczerwień też daje radę. Pokusiłem się również przetestować refleks czujnika ruchu i podczas biegania i zbliżania się do drzwi kamera nadążała nagrać całe zajście. Więcej Wam już nie powiem na temat tej kamery. Dalej z niej korzystam, obserwuję co się dzieje, jak ona funkcjonuje i ewentualnie dodam aktualizację po dłuższym użytkowaniu. Jak na razie jestem zadowolony, mogę obserwować otoczenie, jak i mojego psa. A dodatkowo mam domofon, który sam mnie informuje, jeśli ktoś się zbliża. Ja już dziękuję za Waszą uwagę, mam nadzieję, że mój film był pomocny i wpadniecie na kolejne filmy z testami i recenzjami. Pozdrawiam i do zobaczenia.